dzisiaj przyjechałem sprawdzić taką miejscówkę nad takim mostem, widać wyremontowany. Ta rzeczka właściwie, czy potoczek, nazywa się Wisłok, czy jakoś tak. No i trzeba sprawdzić. No tutaj się nie spodziewam za dużo, bo tu widzę, jest wyłożone betonikami, ale przejdę to. Natomiast nurt leci w tamtą stronę. Może tam coś wypukało, zobaczymy. Także idę się przebrać i po magnes i działamy. Także jestem już przebrany i tak sobie już chodzę z 5 minut. Jak mówiłem, tutaj się nie spodziewam za dużo. Oprócz oczywiście kapsli. Bo kapsle to tutaj na pewno będą. No ale jest piękna pogoda. Warto wyjść. O. Co prawda nie kapsel, ale jest flamingówka. Pozdro flaming. Artur, przyjacielu. Weźmiemy. Się na razie taki oto pręcik. Idziemy dalej. Taki kawałek rurki wrzucimy. Patrzymy dalej. O proszę, no tego się nie spodziewałem, zobaczcie, cała stopka kolejowa, jakiś ring, no ładnie, ładnie, powiem, że ładnie, a myślałem, że tu nic nie będzie. Mówię takie wybetonowane, bo jest z takich kostek jak tu. Jest to wybetonowane. Mówię, to tu nic nie będzie. A tu taka niespodzianka. No i oczywiście kapsle muszą być. To posprzątamy. Idziemy dalej. Na razie nic, także będzie coś ciekawszego, to się włączę. I taki kawałek kątownika wrzucimy do wiadra i taki kawałek puszki, tu jakiś kawałek zumiku, jeszcze tam w międzyczasie wpadł gwóździk, no to nie nagrywałem wam, więc jestem już pod końcem mostu. Teraz tak, taki kawałek drutu do zbrojenia, taki pręcik,
i rydza, wiadomo. Ale woda jest tu czyściutka. Także szukamy dalej. I znowu pręcik, rydza, kapsel z Carlsberga. I tak cały czas. Liczę, że tam za zakrętem się więcej pojawi. Na razie kolejna ilość blaszek, prętów, jakiś siłek. Tyle, co się wyłączyłem. Patrzcie, jakaś śruba wpadła. O cholera. Patrzcie, wygląda jak wkręt kolejowy. No to jest wkręt kolejowy. Tylko on ma tutaj ucięty ten dziubek. No to zaczyna się. A jeszcze nie doszłem do zakrętu. I kolejny pręcik, feryt z magnesu, blaszki, śrubki. I teraz patrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest taka szersza dziura między tymi tytkami, co tu jest wyłożone. Poczułem, że mi magnes przyciąga. Poszurałem. I zobaczcie. Nie wiem, czy jak będzie widać. O tak. Raz, dwa, trzy, cztery nakrętki. A tu jest chyba blacha na oko. Zaraz zobaczę. Wyciągnę. Tak. Taka blaszka. No i zobaczcie. Taki niepozorny strumyczek. To jest śruba kolejowa. Z odciętym całkowicie łebkiem. Do wiadra. I kolejny zestaw różnych nakrętek. Zobaczcie, co potrafi z takiej dziurki magnes od Magtomu wytargać. To jest odcięty ze śruby kolejowej i tu są różne takie, a to wszystko tam głęboko w mule siedzi. Zobaczcie, kolejny taki sam zestaw z tego samego miejsca. Jeszcze się nie ruszyłem, ja jestem dalej tu na początku tego mostu, a tam jest zakręt. I zobaczcie, znowu wytargałem taki śruba. Tu jest. Wszystko z tych szpar między tymi płytkami. Kolejne coś chwyciło. Taki kawał blachy. I inne mniejsze. Mi się wiadro nie wywaliło. A już dno jest zapełnione takimi farfoclami. Zobaczcie, jaka duża śruba. Nakrętka właściwie. Wszystko z takich dziur. I tam dalej coś chwyta. Widzieliście, magnes był pusty. Zobaczcie. No i wśród znalezisk moja pierwsza na magnes świeca zapłonowa. No i doszłem do zakrętu i patrzcie, jaki kawałek, to jest jakaś spinka chyba, bo tu się wbija, tu jest zaostrzone. Artur Skaniowa, może ty będziesz wiedzieć, czy nie jest to coś od, jak się zabezpiecza klocki hamulcowe w lokomotywach. Muszki już też czują ciepło, za chwilę mnie atakują, jestem już na zakręcie,
jest śruba i pół tej kolejowej takiej do stopek. Kolejny pręt, taka mniejsza śruba. Doszłem tu do takiego mostku, pójdę jeszcze tam i będę kończył na dzisiaj. I znowu nakrętka, blaszka, kapsel. Idziemy tam za mostek zobaczyć. Za mostkiem taki jakiś coś od czegoś. I na zakończenie jestem o tak daleko za mostkiem. Leży sobie tutaj kawałek futryny. Też go zabierzemy, a co? Tutaj sobie ktoś zrobił stanowisko do opalania. Nie będę im tego zabierał. No tu też musieli to palić. Bo pianka jest. To zabierzemy. Jeszcze tutaj chwilę poszukam. Ale z wami się już żegnam. I do następnego, kochani. Trzymajcie się. A jeszcze teraz dla tych, co nie wiedzą, co my magnesiarze, czym nazywamy. Testor, wiadomo. Tu są podkłady. Do podkładów są przykręcone podkładki kolejowe. Śrubami kolejowymi. Do tego są stopki z nakrętkami, z podkładkami. Tu są śruby łączące i tu są, chyba to się nazywało łupka, łączy tor z torem. Także taki mały bonusik dla was, którzy nie wiedzą, co my łowimy i z czego się tak cieszymy.